Witam Was w mojej hodowli po raz kolejny na dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, które kulki sobie sprzedałem. Tu możecie zauważyć, że termoskich brakuje, tam trochę belgów brakuje. I Wam jeszcze pokażę, co mam na sprzedaż. Więc oglądajcie. No, widzieliście tam jakieś przebiteczki, to teraz przechodzimy do pokazywania się tych królików, które sprzedałem. Tutaj sprzedałem 3 belgi, samiec i 2 samice. Zostały 2 samice, nie, została parka na sprzedaż, samiec, samica. Jak ktoś jest zainteresowany, no to można zakupić właśnie sobie taką pareczkę, albo samiczkę, albo samczyka, to ja pojedynczej sztuki. Bo przy zakupie 2 sztuk jest cena 60 zł. W chwili obecnej króliki mają 7 tygodni. A przy zakupie pojedynczej sztuki cena za sztukę 35 zł jest. Więc także to wygląda. Właśnie sprzedałem te króliczki w Miejskiej Górce, na giełdzie byłem. Ktoś mógł, chciał też kupić, to mógł kupić. Będę za miesiąc. Ale to już cena będzie o wiele większa. Te króliki będą miesiąc starsze. I jakby ktoś chciał te króliki zarezerwować, no to po wcześniejsze przedpłacie na konto pieniążków. Bo ja kiedyś króliczki komuś rezerwowałem. No i właśnie nie przyjechał. A w tym czasie miałem innych klientów i oni też zrezygnowali. No a właśnie były to te właśnie nasze termondy, do których sobie teraz przejdziemy. O. No. Tutaj sprzedają też 2 samiczki. Została jedna samiczka, ktoś chce zakupić, zapraszam. Ona ma wagę, kurde, nie chcę was skomać. 2600, jakoś tak, jakoś taką wysoki za palec. Jakoś taką wagę ma chyba 2600, 2500. Cena za tą sztukę będzie 50 zł, a ktoś chce zakupić. Mówię, to w wieku 3 miesięcy, ponad już ma 3 miesiące i kilka dni. Ktoś chce zakupić, zapraszam serdecznie. Może odbiór osobisty królików nie wysyłam. Albo na przykład coś by chciała, na przykład sobie też królika dokupić na giełdzie, to można go zarezerwować. Po wcześniejszym przedpłacie na konto na przykład tam 20 zł. Na przykład za tą samiczkę przedpłacić i później tylko przy odbiorze zapłacić resztę. Tak można to zrobić. Tak jak teraz właśnie sprzedałem te królików, 2 te termonskie i 3 belgi. Co by chciałam powiedzieć ciekawego? No, tylko wiadomo, wtedy cena będzie na przykład tam 15 zł większa, trzymania miesiąc. To zależy od tego królika wagi, potem właśnie na wagę biorę. Mam 20 za kilo, więc tak 45-50 zł. Do tego na razie go tak cenię. Chyba że ktoś się znajdzie wcześniej na Zajaliksa, no to wiadomo, już wtedy was poinformuję o tym, że nie jest na sprzedaż. No. Więc naprawdę trochę tak hodowli zarobiłem. Na razie wam nie mówię, ile jestem hodowli na plusie, ile na minusie. Z tego będzie też może osobny odcinek. No i tak to wygląda. Tutaj na razie nic nie mamy takiego ciekawego. Tam jest nowy nabytek, który kupiłem właśnie też na giełdzie w Miejskiej Górce. Było go tam kawałek widać. To są też nowe nabytki. Tu mają jedzonko. Ja mu mówię, jak chcecie odcinek z nowych nabytków zrobił, to piszcie w komentarzach. Bo wystawiłem post i chciałem, żebyście... Robiłem taką ankietę. I chciałem właśnie, żebyście pisali mi, czy chcecie odcinek zrobił, czy odcinek z królików. Było, że z królików, no to nagrywam z królików. Ale jak chcecie zrobić, to piszcie śmiało. Komentarz to też tam wtedy dla was nagram.
Chociaż teraz tak będzie, po tym odcinku będzie właśnie, będą właśnie te nowe nabytki, więc nie musicie pisać. No, mam już też nowe nabytki u jednego kolegi zarezerwowane. Są na razie młode, będą u mnie w hodowli za 2 miesiące. Więc fajnie, fajnie, powiem wam. Czy jeszcze sobie muszę tutaj tę klatkę posprzątać, bo wtedy sobie właśnie przywożę nowe nabytki. Albo na giełdę w nich wiozę. Nie nagrywałem wam nic z tej giełdy, ponieważ tam było dużo osób. Nie chciałem, żeby tam były prawa autorskie, jakieś tam RODO, wiecie o co chodzi. Nie chciałem nagrywać, bo później ktoś by ten odcinek obejrzał. Na przykład bym na tym odcinku siebie zobaczył. Pozwałby mnie albo coś. Nie chciałem radę kombinować już. Zostańmy w takim, jakim jesteśmy tutaj duecie, czyli króliki i my. No, tak to wygląda. Tam sobie samiczka ładnie odpoczywa. Bardzo. Ładna samica. O, super. Miodzio, powiem wam, miodzio. Trochę tak ten odcinek przedłużam, ale to chyba się nie gniewacie. Bo z tego co wiem, to robicie długie odcinki, ale ich do końca nie oglądacie, więc też byłoby fajnie, jakbyście do końca te odcinki obejrzeli. No to jest taka jakby dla mnie też taka praca, motywacja na inne odcinki, żebym dla was nagrywał. Pamiętajcie o subskrypcji, popatrzcie w górę. I możecie pisać w komentarzach, czy byście chcieli odcinek na odcinek. Czy byście chcieli konkurs na 2000 subskrypcji. Piszcie w komentarzach. Bo mam właśnie taki jeden fajny pomysł. Zaczerpnięty z YouTube'a. Jest to bardzo fajny właśnie pomysł i chcę go właśnie zrealizować, ale nie wiem, czy wy taki konkurs chcecie. No wiecie o co chodzi, nie? No. Ja wiem, że chcecie, ale wolę cię zapytać. No, więc no dziękuję, że byliście do końca. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i trzymajcie się. Cześć!